czy kupisz mi każdą puszkę Coca-Coli, którą tam zobaczysz? Dobrze, że puszki, a nie... O nie! Siema, siemanko, ja jestem Blow i wraz ze mną jest mój trener Maksym z kanału Maksymalnie i dzisiaj Maksym będzie mówił przez 24 godziny tak. To jest bardzo fajne, ponieważ zawsze Maksym ciśnie mnie na tych treningach i tak dalej. A teraz... Próbuję się zrewanżować. No ale dobra, jak będzie 50 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, to zamieniamy się rolami i Blow będzie mówił tak przez cały dzień. To jest mój film, to ja decyduję. Ale nie interesuje mnie to, słuchaj. Tak, tak właśnie. Okej, jak będzie 50 tysięcy... Najważniejsze, to jest mój kanał i moi widzowie się mnie słuchają, więc nie zostawiajcie. I moi drodzy, zaczynamy. Jeszcze zapraszam do subskrybowania mojego kanału, ponieważ trzy najnowsze osoby, które zasubskrybują, wybieram i wpisuję na ścianę chwały. Też chcesz się wpisać? Tak. Wpadajcie też do Maksyma, ponieważ robi tam różne wyzwania. A teraz, moi drodzy, zaczynajmy. Nie wiesz, na co się pisałeś, stary. To będzie ciężki. Nie boję się. Dobra, więc pierwsze pytanie. Czy zgadzasz się płacić mi 100 zł za każde powiedziane tak w dzisiejszym odcinku? Nie mam wyjścia, tak. Ale powiedziałem nie. Dawaj 100 zł. Dobrze, więc ten odcinek będzie dla mnie bardzo pieniężny i no, będę bogaty. Będziesz coraz częściej mówił tak. 200 zł, 200, dawaj Maksym. Dobrze, dobra. Czy chcesz zmienić kolor włosów? Przyniosę, co przygotowałem. A ty już 100 zł wyjmij. Jeszcze nie powiedziałem, ale... A mogę mówić OK? Chociaż nie wiem, dobre pytanie. Mogę mówić OK? Żeby nie płacić, ale się zgadzać. Albo zgadzam się. O. Zgadzam się. Maksym teraz ma minę w stylu, na co ja się zgadzałem. Jest OK? Tak. Jezu, Jezu, ja się boję. O, dziękuję. A, bo powiedziałeś tak. Dobrze, Maksym już sam się pilnuje. A widać mu, nie? Ładnie pachnie, chociaż tyle. Co myślisz, Filip? Dobrze wygląda? Ty, może ty powinieneś zmienić po prostu kolor włosów. Jak Kłebo na Fide. Wszyscy youtuberzy zmieniają. Różowy czy... Różowy. Nie, zrewanżuję się. Teraz to już naprawdę musi być 50 tysięcy łapek w górę. O! Super. Zajebiście! Zajebiście, stary! Nareszcie to wygląda. Czy chcesz wysuszyć włosy? Nie. Nie, no nie możesz powiedzieć nie. Chcę. Dobra. Salon fryzjerski Blow. Zapraszamy, od nowego tygodnia otwieramy nowy biznes. Najgorsze, że muszę w tym przechodzić cały dzień. Zimno mi w głowę. Chodź, zobaczymy w lustrze. Co myślisz o tym? No powiem ci, że jest... Jest dobrze, nie? Weź sobie spójrz w górę, bo tutaj nie... Robi robotę. No to dobra. To dopiero początek, no. Świetnie, podoba mi się. To dopiero początek, no. To zobaczymy, co na końcu będziesz mówił tego filmiku, czy się podoba. Dobra, Maksym, idziemy do samochodu i teraz pytanie, czy chcesz zostać przez chwilę moim szoferem, powozić mnie? Masz dobry samochód, tak. Dobrze. Co złoty. Jezu, to jest tak dobre. Nie dość, że jesteś szoferem, to jeszcze płacisz. Dawaj. Dobra, dziękuję. Siadaj. Jedziemy. Ustaw sobie oczywiście siedzonko, wszystko kulturalnie, lustereczka. Bo ogólnie, moi drodzy, jedziemy po megafon. Dlaczego to, Maksym, nie pytaj. Nie pytam. I tutaj w prawo i na stacji paliw. Ponieważ, Maksym, czy chcesz mi zatankować samochód do pełna? Nie słyszę. Tak! Dobra, to akurat sobie też zatankuję, bo jak widzicie, rezerwa paliwa mocno. Poproszę 9,5. Co tak biednie? No dzięki. Kto cię przytarł? Gdzie? Gdzie mnie przytarł? No, a nie, to kupa, sorry. Jezus, ja mam po prostu... To nie, kupa, no. Nie umy ty samochód. No właśnie. Myślę też, czy nie pojechać i poprosić go, żeby mi umył auto, skoro już jest takie ubabrane, bo jest naprawdę strasznie. Ale ogólnie bardzo pozytywny odcinek, tylko proszę, nie wbijaj. Znaczy, to jest słabe, ponieważ z jednej strony chciałbym, żebyście wbili te 50 tysięcy łapek w górę, to byłoby fajne, a z drugiej strony nie chcę, bo nie chcę nagrywać tego odcinka, gdzie ja mówię tak. Dzięki, Maksym. Spoko. Piąteczka. Dzięki. Dobra, jedziemy po megafon i kolejne zadania przed nami. Boże, jaka ta niedziela jest piękna. Czemu ja mu dałem auto? Nie. Karol jedzie teraz najszybciej w swoim życiu. Nie no. Boże, nie. Czy chcesz zwolnić? Tak. Jest. Już mogę, halo. No dobra. Więc Maksym, kolejne wyzwanie, przesiadamy się i robimy tak, że będziesz musiał krzyczeć z samochodu, żeby subskrybowali mój kanał. Przez ten megafon. Dobra, tak. 100 zł! Dobra, dzięki. Wsiadaj sobie proszę bardzo i będziemy wbijać mi sobie. Działa, nie działa. Subskrybujcie Blowka i kanał Maksymalnie! Subskrybujcie Blowka! Musisz głośniej. Blowka subskrybujcie. Blowy!
Subskrybujcie Blowka! Blowka subskrybuj, nie się patrzysz. Niestety nasz megafon ma rozładowane baterie, więc musieliśmy zajechać na stację. I oczywiście ja będę musiał to kupić. Tak, czy kupisz baterię? Tak, kupię baterię. Ale stwierdziłem, że jak jesteśmy jeszcze na stacji, to chciałbym, Maksym, że... No, czy kupisz mi każdą puszkę Coca-Coli, którą tam zobaczysz? Tylko taką, wiesz, z cukrem. Coca-Cola, puszka, wszystkie puszki, które tam będą, tak? Dobra, to dziękuję, poproszę. Coraz mniejsza kubka. No, to idź, Maksym. Powodzenia. Trzymam kciuki. Wszystkie puszki. Dobrze, że puszki, a nie... O nie, o nie, o nie. I tu też. Przepraszam, czy można koszyk? Już się pogubiłem. 2, 4, 6, 12. Czterdzieści osiem. Pięćdziesiąt o... Zauważyłem jeszcze kole. Ja też. Przepraszam, ale muszę to wziąć. Ale nie wiedziałem, że wózek mają. Super. Nie mieli. Super, nie, dzięki. Nie mieli. Dzięki, Max. I dodać wózek. Zarąbiście, dzięki. Subskrybujcie Blowka! Blowek, 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 Blowek! Blowek, najlepszy kanał na polskim YouTubie! Jak ktoś jeszcze nie subskrybował Blowka, to proszę to nadrobić w tym momencie. Blowek, Blowek! Nie martw się o mnie! Jak jeszcze tego pan nie zrobił, to proszę subskrybować Blowka! Zacznę, dobrze, mamy jednego sobie. To się liczy! Blowek, Blowek! O nie, Blowek pojechał! Subskrybujcie Blowka! Zaliczam, mi się bardzo... Ale mi się też podoba! Dobrze, Maksym! Bardzo dobrze ci poszło, gratuluję. Tyle, ile subów zdobyłem, to będzie naprawdę nic. Ale stwierdziłem, że pewnie zaschło ci trochę w gardle, więc... Czy chcesz się czegoś napić dobrego? Tak. Tak, dobra, więc ogólnie mam fantastyczny sok z pokrzywy. Także może ci... Ja piłeś sok z pokrzywy? Masz, leję. Czy no nie jest to złe, że na pewno nie piłbym tego codziennie. Nagrywałem to i ludzie mówili: czemu ty narzekasz na sok z pokrzywy jest wyjątkowy i najlepszy. Powąchajcie. Masz, powąchaj. Maksym, wypijesz całe? Dawaj. Dobra. Jak? Nie? Jak ocet. Siadaj sobie, elegancko. Czy chcesz usunąć swój kanał? Nie. Tak, Karol. Tak. Nie, Karol. Maksym, proszę cię. Dawaj, dawaj. Dawaj. Dobra, odpalaj. Tutaj. Dobra, żartuję. Maksym, ale ty serio byś usunął? Serio? Świruję. Nie usunąłbym kanału. A, żadne skarby. Nawet za wyświetlenia. Okej, okay, dobrze. Dobra, myślałem, że to zrobisz. Dobra, mam teraz pomysł. Czy chcesz dać mi jakieś wyzwanie, gdzie ja będę musiał powiedzieć... Tak! Tak, gdzie ja będę musiał powiedzieć tak. Jedno wyzwanie, ale teraz musisz wymyślić szybko. Tak. No to dawaj, wymyślaj. Musisz stanąć na tej poręczy. Której? No, tej z balkonu. Nie, to jest zbyt grube. Ja to zrobię. Nie. Ale wiesz o tym, że jak będzie 50 tysięcy łapek w górę, będziesz musiał to zrobić. Dobra, to całą paczkę mentosów naraz do buzi. Miętowych, pozwól. Może jeszcze kolą popiję, co? O, chcecie? Aha. Nie będzie musiał zębów mieć przez tydzień teraz. No luźno. Musisz zjeść, nie interesuje mnie to. Teraz ty. Nie, dziękuję. Dobra, moi drodzy, zjedzone. Także mam ochotę po tym wszystkim na kawę. Pójdźmy kupić kawę. Pewnie ja będę musiał ją kupić. I to jak? Dobrze, Maksym, więc ty napiszcie kawy, więc skupisz mi tą kawę, nie? Tak. No, więc jesteśmy przy McDonaldzie i nie będzie to w normalny sposób zamawiana kawa, ponieważ zamówisz mi ją w McDrive'ie po prostu. Szczerze, chyba szybciej było, jakbyśmy wbili do środka, ale stwierdziłem, że tak niestandardowo. No, także Maksym, kawa mała, z mlekiem. Może być duża? Jak masz kasę jeszcze, to tak. Starczy. Dobra, no to kawa duża albo mała, z mlekiem, bez cukru. Powodzenia, stary. Świetnie. Lecę. Nie wiem czemu, ale czuję, że za to wszystko dostanę niezły wycisk na treningu. Małą kawę poproszę z mlekiem. Bez cukru. To wszystko, dziękuję. Musicie koniecznie wbić te 50 tysięcy łapek, żeby mógł zrewanżować i zrobić mu coś
na miarę maksymalnego kanału, a nie kawa tylko z mlekiem. Pojedziemy zjeść coś ostrego. Karol mówił, że lubi ostre, to zjemy coś ostrego i dużo. Więc liczę na was, kochani. Łapki, 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 łapki do góry. Mam nadzieję, że ta kawa mu wyjdzie bokiem. Zapłacone, jeszcze czeka na odbiór. Zostały dwa auta, mam nadzieję, że mleko zsiadłe dostanie. Ale ja już mam na niego pomysł. Mentosy to była tylko mały zalążek tego, co go czeka. Mam nadzieję, że wbijecie te łapki. Ale śmiesznie. Dziękuję. Oto i ona, kawa z mlekiem. Mała. Na pewno siedzi w telefonie i się przestraszy, jak zapukam. Patrz, zobaczysz. Jako wystraszy, szkoda, że nie mam megafonu teraz. Cześć, kurwa, kawę masz! Ale się wydygał. Dzięki, dzięki, stary. Trochę to trwało, ale jest kawka, dziękuję. Dobrze, Maksym. Czy chcesz zrobić 50 pompek, tak na rozgrzewkę? Tak. Tutaj? Dobra, to tak. Zaraz wiedzie. Dobre miejsce wybrał do tego, żeby robić pompki. No wiesz, wie, więcej ludzi, więcej publiczności. 50. Uda ci się, myślisz? Tak. Będę liczył. To dawaj, Maksym, 50 pompeczek tutaj. Tak bez rozgrzewki to wiesz, że niebezpieczne, jak będę miał kontuzję. Dawaj, 50 pompek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery, dwa, cztery, trzy, cztery, 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 pięć, cztery, sześć, cztery, siedem, cztery, osiem, cztery, dziewięć, 50! Brawo! Jak? Mam dosyć, koniec. Koniec tego dnia. Dzięki, Maksym. Jak dzięki było? Również. Super, ale kończymy, bo mam dosyć tego dnia już. Muszę się zrewanżować, więc pamiętajcie o tych łapkach, a dzisiejszy dzień niech już się kończy. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Zapraszam gorąco do Maksyma. Link macie na końcu, także klikać, wbijać, ponieważ tam są różne hardkorowe lub mniej hardkorowe wyzwania. Będzie 2 miliony subskrypcji, robię maksymalny blow tatuaż. Pamiętajcie tak, o tym. Tak, także dawajcie, może się uda. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Albo nie łapkujcie. Było mi miło i pamiętajcie, że jak będzie 50 tysięcy, to zamieniamy się rolami, Karol. Tak, także nie łapkujcie. Nie. No, także tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i piona! Woo!